No i mamy kolejny dzień życia w Tarze. Tutaj przyjechali nasi cudowni wolontariusze, którzy pokonali 600 km, żeby dojechać. Budujemy kolejne ogrodzenie i tutaj będzie mieszkać sobie świnka. Tylko na razie jest pełne szaleństwo. Postaramy się zrobić jak najwięcej w jak najkrótszym czasie, ale wzmacnianie ogrodzeń. Tak, żeby się nie podkopały, bo ktoś, kto nie zna tych małych, sympatycznych świnek, nie wie, że one uwielbiają ryć i szukać sobie przejścia. Musi być bezpiecznie. A dziewczyny nic nie mówią. Ale to ty wiesz, że ta siatka jest zacementowana na dole? Bardzo dobrze. Ona jest w ziemi, tam jest podmurówka cementowana.